Dzień dobry, witajcie moi drodzy w kolejnym filmiku z serii Horoskopy. W dniu dzisiejszym chciałabym omówić horoskop dla Wagi na grudzień roku 2019. Horoskop postaram się, aby był konkretny, rzeczowy, zdarzeniowy. Chciałabym, aby zawarte były w nim informacje dotyczące uczuć, spraw finansowo-zawodowych, jak i też tych zdrowotnych. Horoskop jest ogólną mapą zdarzeń i nie ze wszystkimi on będzie rezonował. Jeżeli rezonuje z Tobą, bardzo się cieszę. Jeśli nie, być może za jakiś czas to się zmieni, zatem warto zaglądać, wracać, podglądać. Cóż jeszcze, pamiętajcie też o tym, że horoskop to są możliwe zdarzenia. To nie jest nic na pewno, to nie jest nic, musi tak być, bo karty to nie wyrocznia. Karty to schemat możliwych zdarzeń, na który masz wpływ i nie daj sobie wmówić, że jest inaczej. Postaram się wyciągnąć jak najwięcej informacji tutaj z kart i również omówić je w taki sposób, aby on był dla Ciebie tutaj jak najbardziej przejrzysty i też klarowny. Ja jestem tarocistką Agiatis, mam na imię Magdalena, pracuję z kartami tarota, wspieram się numerologią, karty anielskie, rytuały również nie są mi obce. Na dole również jest więcej informacji. Na kanale, kochani, mamy różnego rodzaju playlisty. Nie tylko horoskopy, jest numerologia, nauka tarota, Wasze pytania, moje odpowiedzi, gdzie wysyłacie SMS-y, a ja Wam odpowiadam na pytania tu na YouTube. Jak to wygląda tu w proponowanych? Seria pika kart, czyli wybierz kartę i sprawdź. I to jest interaktywny filmik, bo jest zagadnienie w tytule filmu, pytanie, na którym jest odpowiedź, w którym od razu jest odpowiedź, ale wybieracie jedną z grup kart, jedną z trzech, z czterech, no i gdzieś tam ten wybór definiuje Wam też odpowiedź. Zatem jeżeli jesteście zainteresowani również i taką formą tutaj wróżby, to zapraszam Was bardzo serdecznie do rozglądania się. Zachęcam do subskrypcji, do naciśnięcia dzwoneczka, tak abyście byli też na bieżąco. Ja ze swojej strony myślę, że tyle tytułem wstępu i już postaram się włączyć tutaj podgląd na karty, abyście mogli również je widzieć. Horoskop dla Wagi na grudzień roku 2019. Tarot snów to Tatalia, nie czytam odwróconych kart. Waga, osoby spod znaku Wagi na grudzień. Pokażcie karty. Na grudzień 2019. Grudzień roku 2019. Jak to może wyglądać w grudniu dla Wagi? Grudzień i Waga. Grudzień i Waga. Pokażcie karty. Pierwsza karta mówi o tym, jak możecie wchodzić w tą energię. Szóstka kielichów. Szóstka kielichów może mówić o tym, że będziecie potrzebowali jakiegoś pojednania, być może jakiejś współpracy, być może gdzieś tam coś we współ będziecie realizować. Szóstka kielichów też prosi o powroty do tego, co gdzieś tam kiedyś było, żeby sobie o czymś przypomnieć, wspomnieć, ale gdyby tu była i zaraz się okaże jakaś karta, nazwijmy to negatywna, gdyby się okazała, to wtedy, że tkwimy w przeszłości na zasadzie, że winniśmy się z niej wyswobodzić. Ale zobaczymy, jaka jest karta. Giermek Mieczy. Giermek Mieczy bardzo często mówi, że gdzieś tam zbyt dużo być może o tej przeszłości opowiadamy, tak? Aby zbyt dużo jakby poświęcamy czasu na kwestię... Czasem jest tak, że ktoś ciągle jedno zdarzenie powtarza w koło i Macieju, stojąc w miejscu, nie realizując się na nowo, bo tkwi w myślowo jeszcze w tym zdarzeniu, bo kiedyś to... byłam kimś, na przykład, bo kiedyś to ktoś mnie skrzywdził. Zatem pomyśl i nie tkwij w tym, jeżeli w jakiś sposób jesteście pokłóceni z kimkolwiek, to żeby plotki nie generowały jeszcze dodatkowych tutaj nieporozumień. Bo karta Giermka Mieczy to jest karta plotek bardzo często, niepotwierdzonych informacji. Zatem taka jest karta na wstępie tutaj. Zobaczymy, co tu się jeszcze będzie rysowało w aspekcie całościowym. Ten grudzień może być taki troszkę w kratkę, już tu się to w kartach ukazało. I teraz tak, w kwestiach tych związkowo-partnerskich, po pierwsze, żeby Wasze relacje, Wasze znajomości nie...
nie popsuły się właśnie poprzez uprzejmie donoszę żart, poprzez plotki, niepotwierdzone informacje. Ale również, gdy romansujecie w pracy, to ostrożnie, bo to wyjdzie na jaw. Ktoś już o was mówi, ktoś już o was gdzieś tam gada, tak? Na tej zasadzie trzeba to też uciąć. Karty pokazują, żeby w związkach nie godzić się na coś, co jest poniżej waszej godności. Bo karta diabła z kartą drzewka życia mówi, że trzeba odejść od schematów, które was blokują, ale też powodują takie ubezwłasnowolnienie emocjonalne. Zatem trzeba coś zakończyć, nie godzić się również na bywanie w toksycznych relacjach. Zatem taka podpowiedź od kart. W historiach związkowych, tutaj w pracy romansowo niekoniecznie, jeżeli to jest aspekt na przykład romansu, czyli coś, co jest w ukryciu, że nie wiem, jesteście osobami zajętymi w innych związkach i romansujecie w pracy, nie do końca jest to jakby korzystne. Ostrożnie, bo karty pokazują, że coś może wypłynąć też na wierzch i gdzieś tam będziecie się musieli gęsto tłumaczyć. Jeżeli chodzi też o związki, karty pokazują tutaj, że poprzez, nazwijmy to, mądrą, intelektualną rozmowę macie szanse naprawcze, naprawić coś, co się gdzieś tam popsuło, ale trzeba do tego podejść mądrze, bez przysłowiowego i kolokwialnie mówiąc ściemniania. Zatem tak, trzeba być konsekwentnym, systematycznym i dotrzymywać danego słowa. Będą szanse na naprawę tego, co się gdzieś tam zburzyło, być może urwaliście kontakt. Zatem tak, jeżeli chodzi o kwestie nowych relacji, to osoby, które szukają partnerki na życie, to możecie poznać ją jako partnerkę w aspekcie przy swojej pracy bądź przy jej pracy, choć nie do końca na początku to się, nazwijmy to, zadzieje. To jest tak, jakbyście, nie wiem, skorzystali albo z usług tej osoby, albo gdzieś tam w pracy, gdzieś tam podczas wykonywania i ta osoba za jakiś czas jakby wróci, tak? Czy też kontakt do tej osoby, czyli poznacie ją właśnie w środowisku pracy. Dlatego też zaznaczyłam na początku romans w pracy nie. Jeżeli chodzi o kwestię poznawania kogoś, to tutaj jest inna jakby też konfiguracja. Osoby, które są w związkach, uważajcie na pokusy, na kwestie zbłądzenia, zrobienia krzywdy drugiej osobie poprzez właśnie zdradę, czy to myślową, intelektualną, czy faktyczną, fizyczną, bo dla każdego zdrada jest troszeczkę inaczej też definiowana. Zatem tak, jeżeli chodzi o kwestie związkowe osób, które szukają partnera na życie, to tutaj nie mam nikogo nowego postawionego, raczej historie naprawcze, poznawcze, jeżeli szukamy partnerki do związku. W związkach uważajcie na plotki, na romanse, bo nie do końca to idzie w dobrym, może iść w dobrym kierunku. Kwestie zawodowo-finansowe. Karty pokazują, żebyście się nie bali podjętych wyzwań, działań, bo one mogą was wyswobodzić z jakiegoś też kłopotu. Jeżeli w jakiś ten sposób czekacie na doposażenia finansowe, kredyty, dotacje, to karty pokazują, że w zmienionej formie, w konfiguracji, po zmianach uzyskacie to jak najbardziej. Nie należy się poddawać, trzeba walczyć do końca, dosłownie. No zatem tak, jeżeli szukacie, chcecie zmienić pracę, karty pokazują, żebyście jakiegoś momentu nie przespali, bo poprzez przespanie momentu a może was coś ominąć, zatem też tutaj ostrożnie. Osoby, które szukają pracy, w grudniu będzie to dobry moment na aplikację, czyli aplikowanie, wysyłanie CV, a gdzieś tam wynikowa będzie dopiero w kolejnym miesiącu, nie w samym grudniu. Jeżeli chodzi o kwestie zdrowia, uważajcie na układ pokarmowy, na pęcherzyki w organizmie, czyli tutaj migdałki, płuca, nerki, jajniki. Tutaj, bądź jeżeli ktoś ma tendencję do powstawania właśnie tutaj wrzodów, to na to też trzeba zwrócić uwagę. Układ moczowy się też tu zarysował jako coś, na co warto, a powinno się też zwrócić uwagę. Karta podsumowująca. Nie zakładaj czegoś na zapas. Siódemka kielichów to jest takie życie troszkę ponad tym stanem, który się realizuje. Siódemka kielichów, te osoby, które mają problemy z nałogami, no to ostrożnie. Siódemka kielichów mówi, nie oceniaj pochopnie osoby, która do ciebie zadzwoni, którą spotkałaś, bo możesz się pomylić, a później ty się z tym fuj, będziesz czuła. No dosłownie tak, siódemka kielichów mówi, nie idealizuj, ale też i nie zamiataj ważnych spraw pod dywan, jakiegoś kłopotu, bo później to narośnie. Tu są karty anielskie, zobaczymy, jakie jest przesłanie z kart anielskich. Przesłanie z kart anielskich
dla osób spod znaku wagi. Pokażcie kartę. Archanioł Gabriel. Wyciągnięcie tej karty oznacza błogosławieństwo. Poproś Archanioła Gabriela działającego za pośrednictwem białego promienia, aby obdarzył Cię łaską i jej oczyszczeniem. Czas byś pozbyła się starych wspomnień, zakorzenionych zwyczajów i schematów myślowych, które obniżają poziom Twoich wibracji. Archanioł Gabriel wniesie w Twoje życie ład i dyscyplinę, sprawiając, że wszystko znajdzie się na swoim miejscu. Możesz go także poprosić o jasność umysłu i radość. Pamiętaj, że jesteś pięknym, jasnym i mądrym bytem duchowym. Twoje prawdziwe ja przysłonięte jest jedynie Twoją cielesną powłoką. Wyobraź sobie więc, że jesteś otoczona czystym, białym światłem. Pozwól swojemu duchowi ujawnić się i ulecieć. I afirmacja: jestem czystym, świetlistym bytem. I tym akcentem zakończę ten nasz horoskop. Mam nadzieję, że on jest na tyle konkretny, jasny i rzeczowy, że będziecie wiedzieli, jak się w tych zdarzeniach poruszać, omijając te, które nie do końca są tutaj dla Was przyjazne. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za Wasz cenny czas, że chcieliście obejrzeć ten horoskop. Jeśli Wam się spodobał, to proszę o łapkę w górę. Okazuje się, że dla kanału jest to szalenie ważne. A jeżeli chcielibyście być na bieżąco, bądź pozostać ze mną dłużej, to zachęcam do subskrybowania i kliknięcia na dzwoneczek. Zatem ja jeszcze raz dziękuję, życzę Wam samych cudownych chwil, dużo szczęścia, miłości, całuję, pa, pa.